Cześć! W tej części kursu tworzenia postaci stworzymy animację, a dokładnie zaimportujemy animację i przygotujemy postać do chodzenia. Stworzymy nowy katalog w katalogu cecha postać 01, który nazwiemy nowy katalog Animations, a więc animację po angielsku. Lepiej używać amerykańskich znaków, no bo polskie znaki mogą powodować jakieś problemy. Lepiej ich unikać. W katalogu Animations, w pliku, który można było ściągnąć z pierwszym odcinkiem kursu, znajdują się różne animacje. Przeciągnijmy wszystkie. Wybieramy tutaj przede wszystkim szkielet, do których te animacje się zaliczają, ponieważ są to animacje bez obiektu 3D, same kości. I wybieramy cecha postać 01 skeleton, bo tylko to mamy i po prostu dajemy import all. Jeżeli chcemy do innych kości i szkieletu przypisać pozostałe animacje, to dajemy import. Jeżeli wszystkie mają mieć te same ustawienia, to dajemy import all. Widzimy, że wygląda to całkiem fajnie. No może za wyjątkiem ramienia, bo coś poszło nie tak. Można to zmienić. To jest wada modelu. Wasz model może nie mieć takiego błędu, ale jeżeli ma, to pokażę, jak go naprawić, bo czasem stopy wychodzą tam, gdzie głowa. Wybieramy w tym przypadku, aby wyświetlił rodzaj zachowania kości, i wybieramy w tym przypadku skeleton dla wszystkich kości, począwszy od spine 01 po kolei wszystkie, od spine 01 aż dojdziemy do kości biodrowej, czyli w sumie trochę niżej, czyli tight twist 01R, to jest ostatnie. Wróta zostawiamy, który należy do stóp. I teraz widzimy, że w pewnym momencie wszystko będzie wyglądać coraz lepiej. No i teraz widzimy, że nasza postać wygląda już dobrze. Ramię jest tam, gdzie być powinno. Tutaj możemy wybrać różne animacje. Znajdują się też na dole po prawej. Widzimy, że tak wygląda bieganie. Jest to oczywiście animacja, która się zapętla, ponieważ to są dwa kroki, które chodzą w kółko i po prostu tak to wygląda. Można je wybrać też tutaj, jak wygląda, gdy stoi, czyli oddycha, jak wygląda, jak skacze, bo podskakuje, przeskakuje, leci i opada. Zróbmy może łączenie, które będzie analizować, jak mocno wciskamy przycisk. Najczęściej na padzie, bo na klawiaturze to jest albo wciśnięte, albo nie. Kliknijmy prawym i wybierzmy z listy animacji Blend Space 1D. Jest to plik, wybierzmy też szkielet, jest to plik, który pozwoli nam stworzyć animację przechodzenia ze stania do chodzenia, a następnie do biegania. Wejdźmy do tego pliku. Na razie nie ma żadnej animacji. Na dole mamy tak jakby jednowymiarową tablicę, na której ustawia się różne animacje. Tutaj mamy wszystkie animacje. Oczywiście nie wybieramy tej ostatniej, bo ostatnia to jest właśnie ten plik. Tu mamy właśnie tą oś od 0 do 100. Czyli wraz z wygięciem mocniejszym wajchy na padzie, tym większa wartość będzie uzyskana. Będzie płynne przejście. Przejdźmy tutaj i zmienimy nazwę known na jakąś na przykład prędkość. Będzie bardziej zrozumiała dla nas. To nie ma większego znaczenia. Ta nazwa tylko wyświetla się tutaj na osi. OK, wybieramy na samym początku obiekt powinien stać, model, więc wybieramy stoi i przeciągamy na sam początek osi. Jak widzimy, teraz stoi. Zawsze dotąd będzie stał. Niebieski, zielony punkt to jest tam, gdzie mamy na przykład wychylenie joysticka. Teraz przeciągamy chodzi na 50, ponieważ po staniu będzie je szedł w połowie, natomiast na samym końcu przy pełnym wychyleniu wajchy będzie biegał. Jeżeli przytrzymamy Shifta, będziemy mogli przesuwać się zielonym kursorem i widzimy, że aproksymacja, czyli przybliżenie, zmniejszanie chodzenia ze staniem tworzy jakąś dziwną animację, która wygląda całkiem dobrze. Tutaj natomiast chodzenie miesza się z bieganiem i też to wygląda całkiem dobrze. Czyli przechodzi płynnie z jednej animacji do drugiej, w zależności od wychylenia wajchy na joysticku. No niestety, jeżeli naciśniemy W podczas chodzenia, no to będzie po prostu maksymalna wartość, czyli 100. Przejdźmy do mesza i tutaj stworzymy blueprint animacji. Klikamy na cecha postać 01. Prawym wybieramy Create i Anim Blueprint. W blueprincie w następnym kursie stworzymy animację zachowania naszej postaci. Nazwijmy to cecha postać 01 BP jak blueprint.